mnie nie było, ale już jestem i częstuję Was garścią informacji. $30 dla wszystkich posiadaczy GeForce GTX 970, a w zasadzie znając życie to tylko dla Amerykanów, bo właśnie zakończył się proces w sprawie tego, że ów karta miała posiadać 4 giga pamięci RAMu, jednak jak się okazało miała ich tylko 3,5 giga, bo właśnie tylko tyle mogła wykorzystać. Oczywiście i tak warto śledzić całą sprawę, bo jak jest napisane w oficjalnym streszczeniu, każdy ma mieć możliwość odbioru swoich $30, co przy aktualnym kursie daje nam prawie 120 zł zwrotu, warto na to czekać. Pewnie już większość z Was słyszała, że polscy youtuberzy Izak, Royo i Rock dubbingują nowego Battlefielda i o ile większość ludzi bała się tego, co przyniesie efekt końcowy, to w przedstawionej nam zapowiedzi dubbing wypada naprawdę spoko. Medyk wroga! Idem czołg! Wsia krew! Dostał! Ten cel musi zostać zniszczony! Dopadłem, suki kciota! Brawo, odstrzeliłeś go! To żołnierz wroga! Więc można chyba przypuszczać, że od teraz świat YouTube'a naprawdę wymiesza się ze światem gier, bo który z wydawców nie chciałby, żeby w nowym Gothicu zamiast Jacka Mikołajczaka głos podkładał bezimiennemu Boxdel? Chyba przywalę ci w mordę. CD Projekt Red niedawno się pochwalił ogromnej sprzedaży Wiedźmina Trójki, aż 10 milionów sprzedanych egzemplarzy, a to wszystko z pominięciem jakichkolwiek zabezpieczeń, czym udowodnili, że dobra gra broni się sama. I gadanie o piractwie to tylko czcze lamenty np. Ubisoftu w odpowiedzi na niskie sprzedaży, ich kolejnych miernych kopii Assassina i Far Cry'a. Rip in Pepperoni, Kick Astorencie, założyciel tego torrentu został właśnie zatrzymany i to zgadnijcie gdzie? Dokładnie tak, w Polsce. Główny administrator wpadł w ręce polskiej policji na lotnisku Chopina. Teraz Amerykanie żądają jego ekstradycji do Ameryki. Wysunięto mu już oskarżenia, m.in. o udział w spisku mającym na celu naruszenie własności intelektualnej oraz o pranie brudnych pieniędzy. Osoba, o którą się rozchodzi, to 30-letni Artem Ulim, mieszkaniec Ukrainy. Jak podają amerykańskie służby, na reklamach mógł rocznie zarabiać od 12 do 22 milionów dolarów. Jeżeli trafią do Ameryki, to grozi mu nawet od 25 lat więzienia wzwyż. A biorąc pod uwagę, że zajęto mu jego wszystkie fundusze, to raczej nie będzie go stać na dobrego prawnika. 21 lipca nastąpił koniec produkcji magnetowidów VHS, Funai Electronic Company, która zajmowała się produkcją tych urządzeń od 1983 roku, zamknęła swoją linię produkcyjną ze względu na małe zapotrzebowanie i brak dostępności podzespołów do ich budowy. Chociaż ja i tak jestem w szoku, że ktoś był w stanie tak długo produkować magnetowidy, bo dzisiaj już raczej chyba nie są nikomu potrzebne. Ostatnim newsem na dziś jest o Polakach cebulakach. Kilka tygodni temu pojawił się w internecie film, jak człowiek wrzuca robaki do jedzenia w restauracji, żeby za nie nie zapłacić. Jak się teraz okazało, tym człowiekiem był Polak, a dokładnie, jak podaje Radio Z, wysoko postawiony funkcjonariusz służby więziennej, pełniący służbę w jednym z gorzowskich więzień. To smutne, że ktoś zarabiający i tak niemałe pieniądze posunął się do takiego smutnego numeru, by przeoszczędzić tylko paręnaście złotych. Cóż, to tyle w tym odcinku Tube Expressa. Jeżeli chcesz być na bieżąco z wieściami z internetu, to zasubskrybuj mój kanał, a ja całuję czule i do usłyszenia.